Słuchasz podcastu Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie, odcinek 121. W tym odcinku zapraszam Cię do posłuchania bardzo ciekawej rozmowy z bardzo ciekawą osobą, z Jeanettą Gelc. Jeanettę poznałam przy okazji Ajurweda Summit 2022 jako redaktorkę portalu Hipoalergiczni, ale szybko poczułam, że w tej kobiecie jest dużo więcej ciekawych historii. I z zainteresowaniem wysłuchałam opowieści o jej drodze do tego miejsca, w którym jest teraz. A jest to droga o tyle inspirująca i fascynująca, że wiem, że wiele moich klientek jest tam, gdzie Jeanetta była przed laty. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do posłuchania o odwadze zmiany całego swojego życia, jeśli czujesz, że ono już dłużej Ci nie służy. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką Ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, w którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Jeanetta, i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Jestem zaszczycona, bardzo mi miło. Jak Cię zobaczyłam, jak Cię poznałam, pomyślałam sobie, że na pewno stoi za Tobą i za portalem, który prowadzisz, pewnie jakaś ciekawa, osobista i domyśliłam się też, że pełna cierpienia historia, bo jesteś osobą, która mówi o alergiach, a właściwie o tym, jak żyć z alergiami, jak żyć w taki właśnie swobodny sposób, na tyle, na ile to możliwe. Powiedz proszę więcej o tym, co robisz aktualnie i też skąd ten temat. Jest to naprawdę bardzo zawiła historia. Postaram się ją powiedzieć bardzo krótko. Ale właściwie wszystkie zakręty tej rzeki są ważne. Więc powiem może tak, że rzeczywiście zainteresowanie alergiami wzięło się z tego, że miałam 5 lat wyjęte z życia, ponieważ nasz syn miał 26 różnych alergii pokarmowych i ja w zasadzie przez te 5 pierwszych lat macierzyństwa nie mogłam doznać tej radości, tego spokoju, który powiedzmy mają rodzice czy dzieci bez alergii. My musieliśmy tak naprawdę uważać na wszystko, co zje, co zobaczy, co poda babcia, gdzie jest w przedszkolu, jak żywiony, przez kogo i tak dalej. Dopiero jak trafiliśmy tak naprawdę na pediatrę, która podeszła zupełnie w inny sposób do dziecka, czyli po po półtora roku takiej męczarni z poradnią rodzinną, która właściwie tylko dla dziecka widziała sterydy jako rozwiązanie. Najpierw było namawianie właśnie do odstawienia od piersi, myśmy przy tej piersi zostali. Potem ja w momencie, kiedy startowałam z różnymi innymi tak naprawdę sposobami, czyli dieta eliminacyjna, biorezonans, homeopatia, chwytałam się wszystkich możliwych rzeczy. Zresztą chyba jak każda zdeterminowana matka,
to w tym momencie ta lekarka w poradni rodzinnej nazwała mnie wariatką, nakrzyczała na mnie, że jestem nieodpowiedzialną matką i nie wiem, co czynię. Rzeczywiście, miałam wtedy 22 lata, 22-23 lata, byłam właściwie, no dzisiaj patrzę na 20-latków, to myślę, że to są dzieci jednak jeszcze. No to wtedy po prostu po raz pierwszy właściwie tak bardzo świadomie posłuchałam intuicji i stwierdziłam, że ja jako matka nie mogę się mylić w tym momencie i oszczędzę tego dziecku i ruszam w drogę, szukam czegoś innego. I wówczas mój teść podsunął mi pediatrę, która się nazywała Agnieszka Ziębowska i właśnie ona jakby uruchomiła tę ścieżkę, która polegała na początku na eliminacji, całkowitej eliminacji cukru. Odgrzybianie, oczyszczanie organizmu, początek takiej diety bardzo jakby skupionej na odżywianiu organizmu i na eliminację, całkowicie eliminację przetworzonej żywności, chociaż w przypadku dzieci trudno o tym mówić, ale były to słoiczki na przykład, które bardzo wygodnie się używało, ponieważ ja wtedy byłam na studiach, te słoiczki jednak były kupowane, bo były w sklepach, tak, tego za naszych czasów, za naszej młodości oczywiście w sklepach nie było. I w związku właśnie z prowadzeniem tej pediatry zaczęliśmy zupełnie inaczej żyć. Przez kolejne lata wyeliminowaliśmy wszystkie alergeny, właściwie wszystkie alergie, tak? Czyli alergeny będą zawsze, tak? Ale organizm nie musi reagować alergicznie na normalną żywność. Tak? Wydawałoby się, że wtedy to po prostu była reakcja przesadzona. No, wynikała rzeczywiście z zagrzybionego organizmu. To jest Candida albicans, która właściwie dotyka większości dzieci, bo jednak te produkty są słodzone. Ale to było bardzo dawno temu, to były lata 90. I zanim jakby doszłam do momentu, w którym założyłam magazyn, jeszcze na samym początku serwis hipoalergiczni.pl, to przeszłam kilkunastoletnią drogę, która jakby zupełnie oddaliła mnie od tego tematu zdrowia, wydawałoby się. Był to bardzo, bardzo ciekawy okres, który potem stwierdziłam, że był mi bardzo potrzebny, żeby robić teraz to, co robię obecnie. A mianowicie rozpoczęłam współpracę z Duńczykami. Dziesiątki razy latałam do Kopenhagi, do Danii. Miałam do czynienia z ekologią, z toksykologami, z certyfikatami, ze składem chemicznym. Poznałam tysiące substancji, które są stosowane w kosmetykach, w chemii gospodarczej, których należy unikać w składzie, żeby produkt był ekologiczny. Przez Duńczyków byłam uczona, co to znaczy etyczny biznes, etyka wobec konsumenta, etyka wobec środowiska. Natomiast zupełnie to nie pasowało do Polski, ponieważ tu się liczyła tylko cena, niska jakość, niska cena, a tak naprawdę bardzo szkodliwe produkty, które w hipermarketach są oferowane konsumentom, ponieważ co? No w reklamach widzimy cały czas jakby podświadomie taki przekaz, tak, że nie przepłacaj, kup tanio, bądź sprytny, tak, bądź mądry i wybierz dobrze, czyli tanio. No i te dwa światy się kłóciły. Przez kilkanaście lat byłam negocjatorem kontraktów handlowych, czyli współpracowałam z kupcami w hipermarketach. Obok mnie w poczekalniach siedzieli inni negocjatorzy z innych sieci, z innych korporacji. No ja akurat miałam szczęście, byłam w takiej ekologicznej, można powiedzieć, marce, która uczyła jakby tej etyki i ekologii w biznesie. Natomiast te wszystkie inne marki, no nie mogę teraz wymieniać, tak, ale wszystkie marki korporacyjne, które również negocjowały obecność swoich produktów i promocje w sieciach handlowych, no to są te wszystkie produkty, z którymi właściwie ja walczyłam. I wtedy to była taka prawdziwa walka, tak, której teraz już nie stosuję, ponieważ uważam, że to jest jednak stracona energia. Tak. Potem jeszcze przez dwa lata po wyczerpaniu jakby mojej chęci walki o to bycie w tych sieciach, na tych regałach promocyjnych, w gazetkach promocyjnych, co wydawało mi się ostatecznie, że jednak jest nieuczciwe wobec konsumenta, bo konsumenta namawia się, żeby kupił dużo na zapas, i w zasadzie jest to nie okej wobec konsumenta, bo go namawiamy do wydawania ich pieniędzy tu i teraz w tej sieci jak najwięcej. Czyli jest to konkurowanie między sieciami, żeby
jak najwięcej wydać środków akurat w tej sieci, a nie w innej sieci, tak? Na jakiś tak zwany bundle deal, czyli promocje wiązane, żeby konsument wydał bardzo dużą sumę pieniędzy naraz. No i po tej przygodzie z Duńczykami miałam 2 lata takiej współpracy agencyjnej z jednym z największych sklepów internetowych w Polsce, gdzie w ofercie było ponad 30 tysięcy produktów FMCG, czyli szybko rotujących. I tam z kolei współpracowałam z tymi wszystkimi korporacjami, z którymi, można powiedzieć, siedziałam wspólnie w tych poczekalniach negocjatorskich, ponieważ się okazało, że ten sklep sprzedaje właśnie te wszystkie produkty tych korporacji i trzeba było zrealizować taki projekt, który ja realizowałam jako agencja, a mianowicie Shop in Shop, czyli własne sklepy tych marek w tymże sklepie internetowym. I to właśnie sprawiło, że u mnie po prostu wypełnił się świat taką goryczą, się ta czara przelała. Zobaczyłam, jak bardzo nieuczciwe są praktyki koncernów, które, no i w momencie, kiedy zobaczyłam przy stole negocjacyjnym, że są produkowane takie malutkie puszeczki napoju o brązowej barwie, które mają 100 ml, żeby się mieściły w małe rączki kilkuletnich dzieci w szkołach podstawowych, które były rozdawane za darmo i to były setki tysięcy tych puszek, żeby dzieci zaznajomić z produktem jeszcze zanim będą nastoletnie, to stwierdziłam, że jest to koniec dla mnie. Nie jestem w stanie. I wtedy stwierdziłam, że rzucam się w przepaść, nie wiem co, ale na pewno już tego dłużej nie mogę robić. I mimo, że tam wiedziałam, że nic nie ma, tak, w tej przepaści, to była bardzo dobra współpraca, bardzo dla mnie korzystna finansowo, natomiast wyniszczyła mnie etycznie i stwierdziłam, że musi być inne zadanie dla mnie, ponieważ ja już więcej swojej energii nie przeznaczę na wspieranie czegoś, co rujnuje ludzi. I wtedy składałam zapytanie do wszechświata, co ja mogę zrobić, żeby ten cały proces odwrócić, czyli żeby wyedukować konsumentów, że są oszukiwani przez media, są oszukiwani przez sklepy, są oszukiwani przez tak zwanych opinion liderów, czyli no, dzisiaj się na to mówi influencerzy, przez ekspertów, którzy są opłaceni, przez wypowiedzi różnych naukowców, którzy dostają granty finansowe, że to wszystko jest nieprawda i należy przejrzeć na oczy i zobaczyć, gdzie jest prawda. No i zaczęłam szukać tej prawdy. Zajęło mi to ponad rok i w momencie, kiedy poczułam, że już wiem, co mam robić, to wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak mam to zrobić. Czyli wiedziałam, że chcę edukować konsumentów, jak nie kupować tej całej ściemy marketingowej. I wtedy na dworcu w Warszawie, ja opowiadam o tej historii na wideo, mogę podać link w opisie w sieci przedsiębiorczych kobiet, jak bezdomny właściwie wskazał mi drogę. Przypadkiem, wydawałoby się. Wow. Tak? Ponieważ to była ciężka zima, to było 3 dni przed Bożym Narodzeniem, na peronie było 1500 osób, bo 3 pociągi nie odjechały i wszyscy próbowaliśmy się wcisnąć do jednego pociągu i jeden bezdomny próbował sprzedać ostatni egzemplarz gazety o tytule Wspak i tak nie mogłam przeżyć tego, że po prostu nikt, absolutnie nikt wśród tylu osób nie chce kupić od niego tej gazety. No i przygotowałam sobie 5 zł i stwierdziłam, że jeśli do mnie dotrze i jeszcze tej gazety nie sprzeda, to ja od niego ją kupię, żeby on też już mógł z tego tłumu się ulotnić. No i kupiłam. Okazało się, że rzeczywiście gazeta kosztowała 5 zł. I ten bezdomny tak mnie chwycił mocno oburącz za tą rękę, która dawała te 5 zł, czyli tak naprawdę, no umówmy się szczerze, żadna wielka przysługa. I powiedział, że życzy mi, żeby wszystko, o czym myślę i marzę, żeby się zadziało, żeby wszystko przyszło. Ja wtedy widziałam w tych oczach takie 2 wielkie, głębokie studnie bez dna. I wiedziałam, że coś teraz się zadzieje, ale nie wiedziałam co. No i co, w tej gazecie. I to dalej to już właściwie są same kropki, jak mówił Steve Jobs, jak się człowiek obejrzy do tyłu, to widzi takie różne kropki, tak, które doprowadziły go do tego, co jest teraz. I w tej gazecie był artykuł Dominika Kaznowskiego, to był wtedy prezes PWN, który mówił o kryzysie
wiarygodności publikacji w mediach, w prasie, o publikacjach bez autorów, o artykułach bez źródeł, o tak zwanym public relations, czyli publikacjach, które są na zlecenie firm, ale konsument jest wprowadzany w błąd, bo myśli, że to jest po prostu jakieś opracowanie w prasie. I tak. Stwierdziłam, że dla mnie moją drogą jest publikowanie merytorycznych, uczciwych wywiadów z prawdziwymi, bezstronnymi ekspertami, którzy przybliżą ludzi do zdrowia. Kropka. I doszłam do wniosku, że właśnie dzięki temu panu, który ma opinię świętego Mikołaja w Warszawie, to jest taki tak? bezdomny, który jest, potem się okazało, że jest bardzo sławny, bo jest działaczem właśnie pro bono dla społeczności bezdomnych w Warszawie. Oh, wow. I wydaje tę gazetę, zbierając pieniądze na właśnie na to, żeby uczynić bezdomnych czynnymi zawodowo. Także gdzieś jakby, ja się poczułam tak, jakby mnie dotknął palec Boży i powiedział, tu skup swoją uwagę. I od tego czasu wszystko, co zrobiłam, wszystko sprzyjało temu, żeby jakby powstała i gazeta Hipoalergiczni, i potem Happy Evolution, bo chciałam też robić to na świat. Powstało stowarzyszenie Happy Evolution, powstały inne serwisy, i diabetyczni, i onkologiczni, i antyzapalni, i organiczne życie. To wszystko tworzyłam po to, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Niekoniecznie tylko tych, którzy czują się zaadresowani słowem alergia. Bo zdrowie to nie jest tylko dla alergików, tak? A tak by się mogło wydawać osobom, które słyszą, hipoalergiczni, ale ja nie mam alergii, to nie moja sprawa. Także ta moja ścieżka była taka dosyć zawiła. Przez jakiś czas się wstydziłam tego, co robiłam wcześniej, że współpracowałam z tymi koncernami, ale potem stwierdziłam, że nigdy w życiu bym się nie mogła domyślić tego, co się dzieje w tych siedzibach tych wielkich koncernów, gdybym tego sama na własne oczy nie zobaczyła. Wow, niesamowita historia. Wiesz, jak opowiadałaś o tym momencie z tym bezdomnym, to aż mnie tak ciary przeszły po prostu po plecach. Poczułam takie właśnie mrowienie, zimno, ciepło, wszystko naraz. Jako taki moment przełomowy, taki moment właśnie zwrotny i też zobacz, gazeta, a wydajesz gazetę. Tak. Jak to w tych historiach nie ma przypadków, tylko są takie bardzo widoczne znaki, jeśli tylko potrafimy patrzeć. No właśnie, dokładnie, jeśli potrafimy patrzeć, bo często jest tak, że przez kilkanaście lat właściwie życie nas tak nas pierze, tak? Daje nam takie manto, a my cały czas jeszcze nie widzimy. I dopiero ja doszłam do wniosku, że są pewne takie momenty w życiu, na przykład utrata pracy, utrata partnera, utrata zdrowia, czy w ogóle jakaś strata, czy jakaś taki zakręt w życiu, tak? Gdzie my wypadamy jakby z tego naszego toru i nagle jesteśmy poza orbitą i patrzymy na to nasze życie zupełnie z innej perspektywy i wtedy dopiero tak naprawdę otwieramy oczy. Wiele kobiet, które przychodzą do mnie, do nas, do Agni Ayurveda, przychodzą w takim momencie, w jakim ty byłaś jeszcze przed tą decyzją o rzuceniu firmy, czyli przychodzą pracując w zawodzie, w którym są świetne, są ekspertkami, naprawdę jeśli chodzi o umiejętności, to są bardzo dobre, dobrze zarabiają. Z tą pracą wiąże się też prestiż, rodzina jest taka, wiesz, zachwycona, że o, nasza Jola to tam, nasza w ogóle Kasia to tam. I jest już tak dużo takiej, jakby wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że tak jest. Nie ma tam nawet takiej cieniutkiej szpary, przez którą można by dopuścić rozmowę o tym, że chciałoby się coś zmienić, a one wewnętrznie czują się bardzo nieszczęśliwe. Bardzo nie na swoim miejscu, takie rozdarte, często rozgoryczone. No i to często też prowadzi do różnego rodzaju chorób psychosomatycznych, którymi to ciało domaga się pomocy. I powiem ci, że podziwiam te kobiety, które znajdują w sobie odwagę, żeby wbrew tym oczekiwaniom, tym laurkom, tej percepcji, że to już jest sukces, rzeczywiście rzucić, zostawić. I dać sobie to, tak jak ty powiedziałaś, przepaść, dać sobie ten czas pomiędzy, kiedy już wiesz całą sobą, że to już jest nie to, ale jeszcze nie masz pojęcia, co będzie zamiast tego.
Tak, to w tym momencie mogę powiedzieć, że te osoby, które ewentualnie się wahają i myślą, że okej, przeszły drogę od zera do bohatera, teraz nie chcą przejść od bohatera do zera. Ja postanowiłam jednak, nie wiedziałam, że to będzie jakby finansowo dla mnie od bohatera do zera, tak? Bo ja wszystkie pieniądze, które zarobiłam, wpakowałam w moje serwisy i w gazetę. I rzeczywiście to tak jakbym oddała dług, tak? Wszystko to, czego się dorobiłam, to właściwie poświęciłam na takie, na odkręcenie tego procesu, tak? Że jeśli te wszystkie korporacje na moich oczach to robiły, tak? Wkręcały ludzi w te promocje i w te zakupy bardzo złych produktów, to ja po prostu chciałam jakby zainwestować w to, że ja to będę odkręcać, ale dopiero w momencie, kiedy już nie miałam nic, kiedy już nie miałam 2 złotych na koncie, bo wydałam wszystko, w tym momencie zaprosiła mnie do wywiadu Grażyna Dobroń, dziennikarka z Trójki, która zrobiła ze mną wywiad radiowy, pierwszy, to był mój pierwszy radiowy wywiad, potem było wiele i w tym momencie, w którym właśnie ja właściwie dużo tworzyłam, ale stwierdziłam, że to mi nie daje pieniędzy, to ja nie będę mogła tego zbyt długo prowadzić, bo to ja tutaj robię, dużo edukacja, żeby była niezależna, musi być, no nie, że ja komuś zapłacę, to mi coś powie, tak, tylko rzeczywiście ten ekspert, naukowiec z krwi i kości, pszczelarz, ekolog, botanik, onkolog, alergolog, dzieli się ze mną wiedzą dla konsumentów. Ja jemu nie płacę, a od konsumenta nie biorę za to pieniędzy, czyta sobie online bez opłat, tak? Więc gdzie tu jest pieniądz? A w baku potrzebuje być paliwo, żebyśmy mogli jechać dalej. No i w tym momencie ten wywiad został zrealizowany na pierwszych w Polsce dniach alergii, które się odbyły na Stadionie Narodowym. Tam zrobiłyśmy taki wywiad, który został wysłuchany przez biznesmena. Akurat wjeżdżał dokładnie do Polski, był na granicy i włączył sobie Trójkę i akurat leci wywiad ze mną. I ja, ja tam właśnie opowiadałam o jakby idei ekologii, która może się pojawić i na stole, i w łazience, i w pralni, i w ogrodzie, i w garderobie, i wszędzie właściwie, gdzie możemy to wprowadzajmy minimalizm, ale jednocześnie ekologię i ekologię w myśleniu, i empatię i tak dalej. I coś się spodobało i się okazało, że dokładnie od tego momentu, kiedy jakby wysłałam ten sygnał w świat poprzez radio, to zaczęły do mnie schodzić różne propozycje biznesowe. Że na przykład ktoś, kto miał świetne materace ekologiczne albo jakieś odkurzacze, które są bez użycia chemii, chcieli pokazać w moim magazynie i w ten sposób, nie jakieś koncernowe marki, które niestety zniechęcają kobiety, żeby karmiły piersią i dają im komfortowe, łatwiejsze rozwiązanie w postaci mleka w puszce i różne inne rzeczy, przez które ja osobiście również przeszłam i wiem, co to znaczy pokusa w trudnym czasie. To doszłam do wniosku, że okej, jeśli te firmy mają odpowiednie produkty, to chyba to jest normalne, że w mojej gazecie będzie 3-4 reklamy, które są zgodne z moim jakby filtrem, tak, dla marek, które nie są koncernowe zasadniczo i dają pewne rozwiązania, na przykład alergikom. I wtedy dopiero zaczęła się ta cała ścieżka jakby rozwoju, tak? Czyli okazuje się, że w momencie, kiedy wierzysz w to, że chcesz dać energię czemuś dobremu i jakby wskakujesz na swoje tory życiowe, czyli to, co w Ajurwedzie nazywa się darmą, tak? To w tym momencie skaczesz z tej przepaści, ale nie wiesz o tym, ale tam czeka na ciebie ponton na dole i tam już czekają ludzie, którzy chcą ci wiosłować, więc tylko trzeba wierzyć to, że jeśli rzeczywiście podążasz gdzieś tutaj za intuicją, a nie tyle za kalkulacją chłodną gdzieś tam w głowie, czy to mi się opłaca, tak? No bo moja rodzina była zaniepokojona, tak? No, Żaneta, nie bądź głupia, tak się wybiłaś i tak dalej, no, ale w pewnym momencie trzeba to wszystko zignorować i posłuchać tylko swojej intuicji. I potem się okazało, że w miarę tego właśnie rozwoju magazynu przez kolejne 20 wydań nauczyłam się mnóstwa rzeczy, gdzie doszłam do wniosku, że wiele z tych rzeczy jest dla mnie niewygodnych do zrozumienia. Na przykład, że kosmetyki, które używam i wydawałoby się, że to są certyfikowane dla alergików i tak dalej,
są testowane na zwierzętach. O cholera jasna. Muszę przestać to używać, bo przecież to jest nieetyczne. Testowane na zwierzętach odrzucam. Jakie? Wegańskie, czyli jakie? Hipoalergiczne, ekologiczne i wegańskie. Muszę takie znaleźć kosmetyki. Trudna sprawa. I tak dalej. Potem się okazało, że Żaneta, ale ty tutaj mówisz o wegańskich kosmetykach, ale jesz mięso? No nie, byłam strasznym mięsożercą 3 razy dziennie. Myślę, że byłam w stanie zjeść 0,5 kg mięsa dziennie. Wow. Od 5 lat nie jemy mięsa w ogóle. I nie dlatego, że uległam jakby tej narracji, a ty, Żaneta, jesz mięso. No i tak, jem mięso, bo widocznie potrzebuję. Ale wtedy faktycznie dowiadywałam się takich różnych niewygodnych rzeczy, których mięsożerca nie chce słyszeć. I okazało się, że w miarę takiego uczenia się właśnie poprzez te 2000 wywiadów, które zrealizowałam, właściwie teraz to już jest ich znacznie więcej, ale wtedy zrozumiałam, że są tysiące rzeczy, o których nie wiemy, bo nie jesteśmy o nich informowani na czas, kiedy nam się formuje to, w jaki sposób chcemy jakby ukształtować nasz styl życia. No i okazało się, że raz, że kosmetyki wegańskie, tak, ekologiczne, żeby nie truć nic, tak, ani człowieka, ani zwierząt nie pozbawiać życia, ani nie szkodzić środowisku, to trzeba sobie podwyższyć poprzeczkę i to znacząco. I tak samo właściwie jest z jedzeniem, tak, że właściwie to zaczęliśmy redukować to mięso, potem podnosić jakość tego mięsa. Jak już jedliśmy ekologiczne mięso, to się okazało, że jest droższe, więc jedliśmy raz w tygodniu. Potem nam się tego mięsa w ogóle odechciewało, a jak już nam się odechciało z mężem tego mięsa, to już właściwie od maja, od 5 lat właśnie nie jemy wcale i w ogóle nam tego mięsa nie brakuje. I jakby nie chcemy jeść niczego, to co się wiąże ze śmiercią zwierząt. Czyli jemy nabiał, tak, korzystamy z masła, natomiast nie chcemy jakby brać udziału w tym, że jakaś istota jest zabijana. I tu oczywiście wiem, że w momencie, kiedy słyszę to mięsożerca, to już mu się gotuje w głowie, bo we mnie też się gotowało, naprawdę. Jak ktoś próbował mi zasugerować, że ty jesteś morderczynią, bo jesz mięso, to naprawdę się we mnie gotowało, ale teraz organizm sam w pewnym momencie mówi, nie masz na to ochoty, nie masz rzeczywiście na to ochoty. I ta zmiana, ona, to jest zmiana, o którą ja nie prosiłam. Nawet byłabym w stanie powiedzieć jeszcze wtedy na początku, że ona była dla mnie niewygodna, bo trzeba było to potem w każdym towarzystwie, w gościach, na różnych bankietach się tłumaczyć z tego, dlaczego teraz nie jesz. Rozumiem to. Ja przeszłam zmianę w drugą stronę. Ja zaczęłam jeść mięso, jak poznałam ajurwedę po pewnie 17 czy 18 latach wegetarianizmu. Także rozumiem to, że przychodzą zmiany w naturalny sposób, o które nie prosiliśmy, bo to dla mnie też było niezwykłe, że jak to teraz, po tym wszystkim, co sobie ułożyłam w głowie, etycznie, w światopoglądzie, w postawie, w miejscach, w wizerunku też, to jak ja teraz jestem nauczycielką ajurwedy, nauczycielką jogi i jem mięso? A jednak okazało się w moim przypadku, w przypadku mojego zdrowia i mojego dobrego samopoczucia, że to znaczy właśnie dla mnie droga do zdrowia. I tam jest kwestia, tak jak powiedziałaś, jakości mięsa, pochodzenia mięsa, ilości mięsa, też tego, co robimy z energią, którą pozyskujemy z mięsa, bo to jest innego rodzaju energia i trzeba dużej takiej, powiedziałabym, świadomości, żeby jej nie zmarnotrawić. Żeby to po prostu nie było tylko nafaszerowanie się mięsem, a potem pójście spać. Także to ciekawe jest, jak to funkcjonuje, że właśnie czasem jest tak, nie ma jednej słusznej drogi. Ja też jestem czuła na ten taki dyskurs teraz, który namawia wszystkich na to samo. Jesteśmy naprawdę bardzo różni i mentalnie, i fizycznie. Bywają ludzie, którzy chorują przez to, że jedzą mięso i bywają tacy, którzy chorują przez to, że mają dietę, w której zastępują rozpaczliwie mięso jakimiś naprawdę szkodliwymi substytutami. Także to jest w ogóle ciekawy wątek tego, myślę, że na taką właśnie rozmowę z dwóch stron, bardzo interesujący. Ale wiesz, jak cię tak słuchałam, to zastanawiałam się jeszcze nad czymś innym, nad tym, jakie widzisz w sobie cechy, które kiedyś wykreowały twój sukces właśnie po drugiej stronie barykady, że tak powiem,
w tych agencjach, w tych współpracach z tymi markami, a dalej je w sobie masz i one teraz tworzą twój sukces w magazynie, w stowarzyszeniu, w tym ruchu, który uświadamia ludziom, czym jest zdrowe życie, takie prawdziwie zdrowe, bez tego fałszu, którym jesteśmy, myślę, że szczególnie w ostatnich 2 latach, po prostu otoczeni ze wszystkich stron. Myślę, że to, czego nauczyła mnie mama, to była zawsze dążność do prawdy. Mhm. Że prawda zawsze cię wyzwoli, tak? I prawda pozwoli zawsze spokojnie spać. I prawda zawsze sprawi, że możesz się ze spokojem obejrzeć do tyłu i wiesz, że nie stoi za tobą ktoś, kogo oszukałaś, komu powiedziałaś coś, jakąś nieprawdę. Może właśnie dlatego ja zareagowałam w firmie headhunterskiej na ofertę duńskiej marki, która była ekologiczna, a nie tych wszystkich innych, tak? Bo ja miałam bardzo dużo różnych propozycji pracy, bo to wtedy był taki akurat czas, że szukano ludzi do tych nowych stanowisk, bo to był wtedy przecież święty czas rozwoju biznesu, tak? Lata 90. to każdy pamięta. Mhm. I akurat byłam po anglistyce, więc wszystkie koncerny międzynarodowe szukały takich osób dwujęzycznych i miałam między innymi świetną ofertę finansową od koncernu papierosowego, gdzie ja w ogóle nie paliłam i też jakby tego typu oferty się pojawiały i właśnie z firm mleczarskich, właśnie papierosowych czy modowych. To wszystko mnie nie interesowało, tylko właśnie ta ekologia, czyli jakby ta prawda to była dla mnie ta wartość, powiedzmy, może mniej cecha, a wartość, którą ja miałam na pierwszym miejscu. Cecha to myślę, że tutaj są takie dwie cechy. Jedna to bezkompromisowość na każdym kroku i to ta bezkompromisowość jakby w tym zakresie ekologii była dla mnie takim nawigatorem i jakby ostatecznie przeważyła właśnie za tą niewygodną decyzją, tak, że jednak nie, to musimy zrobić tak, nie ma kompromisu w momencie, kiedy sobie to uświadomiłam, bo czasami jest tak, że przez długie lata sobie nawet nie uświadamiamy, że jesteśmy w strefie komfortu, tak, i że żyjemy nie na swoim torze. A druga cecha to jest chyba, myślę, że tu jest ważna empatia. To, czego się nauczyłam w dzieciństwie, to właśnie jest takie uwrażliwienie na innych ludzi i myślę, że nie dlatego, że mi było żal tych ludzi, którzy są oszukiwani, tylko dlatego, że właśnie ja wiem, jak wyglądają fakty po tej stronie, tak jak powiedziałaś, barykady, więc jakby z tej wrażliwości na los innych ludzi, którzy mogą wcale nie musieć podzielić mojego losu jako matki alergika z kilkudziesięcioma alergiami, tak? Wcale nie muszą przez to wszystko przechodzić, mogą mieć słodkie macierzyństwo i zero jakby tych przeszkód do zdrowia i mogą w ogóle nie utracić zdrowia, tak? Jeśli chodzi o przypadki dzieci, dlatego właśnie promuję karmienie piersią i nieustawanie w tym karmieniu piersią, promuję ekologiczną dietę, żeby być właśnie w porządku wobec przyszłych pokoleń i tutaj też właściwie jest takie bardziwe nastawienie na to, że przyszłe dzieci również chciałyby mieć czystą wodę, tak, w gruntach. I ta bezkompromisowość, która sprawia, że u mnie się nigdy nie zareklamuje żadna koncernowa marka, choćby nawet miała listek bio i była ekologiczna, nie ma możliwości. Też jak cię słuchałam, to mówiłaś dużo o intuicji i tak się zastanawiam, bo na tyle, na ile cię znam, to jest nasza druga rozmowa, gdzieś tam jeszcze się widziałyśmy tu czy tam, bliżej lub dalej, ale widzę, że umysł jest ważny dla ciebie. Ty myślisz, analizujesz szybko, strategicznie, powiedziałabym, że masz dużo elementu pity na poziomie umysłu, a pita czasem tak wejdzie do głowy, że w ogóle odcina serce i nie bierze pod uwagę głosu intuicji, prowadzenia, czucia, a w twojej historii dużo jest tego czucia, takiego narastającego czucia, że to już nie to i też takiego zaufania się i otwarcia i tej prośby, pokaż mi jak, poprowadź mnie, gdzie mam teraz pójść. I zastanawiam się, jaką masz praktykę taką, wiesz, nawet najprostszą, czy co w ogóle robisz, jak się łączysz z tym, żeby pomimo mózgu, analizy, myślenia, strategii, które niewątpliwie jest twoją mocną stroną, korzystać z tego drugiego, bardzo ważnego dla pity zasobu, jakim jest serce, czucie, intuicja i takie przywództwo przez duże P.
Bardzo ciekawe spostrzeżenie, nigdy o tym nie myślałam. Chyba się umówię u ciebie na konsultację. Bo to jest rzadki kwiat, wiesz, widzieć właśnie osobę, która jest analityczna i w sercu, to jest rzadkość, bo nasza kultura nas trenuje, że albo w górę, albo w dół, albo jesteśmy tylko wyrachowani, analityczni i sceptyczni, albo jesteśmy tacy pełni współczucia i bezradni. A widzieć to połączenie, to jest widzieć tą właśnie nieskończoność możliwości, sukcesu, obfitości, że kiedy trzeba jesteś w głowie, a kiedy trzeba jesteś w sercu. Trudno mi odpowiedzieć w zasadzie na to pytanie, bo bardzo ciekawie to spostrzegłaś jako fachowiec. Natomiast no, w dużej mierze pomógł mi ten człowiek, z którym przeprowadziłam wywiad po latach, ale jest to Greg Braden. Którego usłyszałam po raz pierwszy w roku 2016, czyli dosłownie 3 lata po wystartowaniu z tymi moimi projektami. Wysłuchałam go i zrozumiałam, że jeśli człowiek, który no, jest geologiem, tak, autorem wielu książek, mówi o tym, że warto wieczorem zamknąć oczy i zadać takie życzenie czy pytanie do wszechświata, a rano albo rano na następny dzień, albo może za kilka dni wróci do nas odpowiedź, bo wszechświat z nami się komunikuje, to doszłam do wniosku, że to nie może być coś głupiego, tak? Bo ja generalnie rzeczywiście jestem przy tej swojej analityczności sceptyczna. I w zasadzie bardzo wiele kwestii, które są jakby gdzieś w tym leczeniu naturalnym czy podejściu holistycznym, traktuję bardzo sceptycznie. Może dlatego mamy też tyle odczytów, tak? Bo te różne artykuły są odczytywane po 100, 120, 150 tysięcy razy, te pojedyncze różne artykuły, więc mamy bardzo dużo czytelników, to jest 40 tysięcy unikalnych użytkowników co miesiąc, nowych, więc te osoby jednak gdzieś się zadowalają jakby tym sceptycyzmem, który jakby pozwala na takie bardziej dociekliwe pytania i podejście na przykład do ziołolecznictwa w sposób merytoryczny, naukowy, tak, gdzie są źródła, botaniczne opracowania z medycznych serwisów i tak dalej. Ale rzeczywiście to w tym momencie, kiedy posłuchałam Grega Bradena na YouTubie, potem się okazało, że był jedyny raz w Polsce, to byłam też zaproszona do udziału jako patron medialny, także to dla mnie był wielki zaszczyt i poznałam go osobiście i okazało się, że to jest niesamowite małżeństwo, bo jeszcze ma Martę Reich, która jest kompozytorką, gra piękną muzykę osobą, które odchodzą z tego świata. Także ona mówi, że jest to dla niej wielki zaszczyt, że jest zamawiana na ten ostatni koncert indywidualny dla osób, które przychodzą na tamtą stronę. Ma swoje płyty i oni jako małżeństwo stanowią taki niesamowity wzór, gdzie właśnie dosyć mocno podnoszą rolę serca, żeby słuchać tej matematyki serca, która się nie myli, która się nie myli. Także wielokrotnie właśnie opowiadam o tym, jak można przestać słuchać innych i słuchać, co mówi nam ciało, tak? Czy mamy dzisiaj ochotę na bigos, czy mamy ochotę na zimną sałatkę, czy mamy ochotę na leczo, czy będzie to jabłko, a może, nie wiem, melon, tak? Albo jeszcze awokado na przykład, czy cokolwiek innego, tak? No chodzi o to, że nam organizm podpowiada, czego potrzebuje, więc tylko należy posłuchać tej osi, tak? Mózg wyłączamy, słuchamy intuicji, ale tak naprawdę jelit, bo te jelita się kontaktują poprzez neurotransmitery i przez bakterie z naszymi różnymi gruczołami, które potem wydzielają odpowiednie hormony, czy my mamy głód, czy nie, czy my mamy dobry nastrój, czy nie. To wszystko jest tak powiązane, że musielibyśmy być wszyscy biochemikami, ale wystarczy słuchać czasami po prostu tej swojej intuicji, a jak mamy wątpliwości, to położyć się wieczorem z pytaniem, przespać się i rano bardzo powolutku się budzić i czekać na odpowiedź. Podoba mi się. Jaki konkret też, co? Tak, a jeśli ktoś na przykład nie lubi medytacji, bo też je stosuję i praktykuję, kiedy tylko mam spokój, to spacery w lesie, w parku, nad rzeką i te rozmowy ze sobą, nawet jeśli idziemy z partnerem, to też pomyśleć sobie, ze sobą pobyć, żeby nie bać się siebie, nie bać się tej samomyślenia, jakby tej rozmowy ze sobą i rozmawiać ze sobą bardzo dużo. Czego ja chcę, kim jestem, dlaczego to robię, dlaczego robię to tak, a nie inaczej. I te pytania sobie zadawać codziennie. Tak, piękna praktyka.
Tak się zastanawiam jeszcze na, dałaś takie konkretne sposoby, takie właśnie do zastosowania po wysłuchaniu tego odcinka podcastu. Spodziewam się, że on też przyciągnie takie kobiety, które się chcą odważyć, chcą nabrać tej odwagi, żeby albo skoczyć do tego nowego, zrobić ten skok, albo nie poddawać się, bo ten moment, który opowiadałaś, też był dla mnie bardzo interesujący. Jak pieniądze się skończyły, najbliżsi zaczęli mówić i pewnie najłagodniejszy cytat tutaj przywołałaś z tego, co mówili. Tak. I żeby tam się też nie zatrzymywać, tylko uwierzyć, odważyć się, że to, co przeczuwasz, jest możliwe. Jakbyś tak właśnie ze swojego doświadczenia, z serca powiedziała tym kobietom, które potrzebują połączyć się z odwagą do działania, do albo zmiany, albo do wytrwania w tym działaniu, które podjęły, to co byś im powiedziała? Są w zasadzie dwie rzeczy. Jedna to jest taka zasada, którą powiem po angielsku, bo ona jest bardzo popularna i bardzo skuteczna. To jest fake it till you make it. Mhm. Czyli graj tak, jakby to już wszystko było dla ciebie zrobione. Już wszystko do ciebie płynie. Czyli jeśli wyobrażasz sobie, że rzucisz korporację i będziesz dziergała swetry na drutach w siedlisku, które pragniesz kupić i będziesz oglądała łono natury i tam będziesz dziergała sweterki z jakiejś naturalnej wełny, to właściwie to wyobrażanie sobie, że już to mam, już to robię, będą klientki, siedlisko jest piękne, jeszcze go nie znalazłam, ale ono już jest. Wizualizowanie, wizualizowanie i jeszcze raz wizualizowanie. Odpychanie wszelkich możliwych obaw i niezasilanie strachu. To jest właściwie pierwsza praktyka, czyli fake it till you make it i wizualizacja tego wszystkiego, co ja właściwie, gdzie ja jestem, że jestem taka szczęśliwa, jak ja wyglądam, co ja robię, kto jest koło mnie. I to jakby wyobrażenie sobie tego mojego jeszcze nieodkrytego, szczęśliwego ja, to jest pierwsza praktyka. Jest to fantastyczna praktyka, której nigdy nie można przestawać robić, bo co kilka lat to jest nowe ja i my chcemy jeszcze bardziej podkręcić to szczęście. To jest jedna, a druga, mówić o tym. Czyli jesteśmy z koleżankami na pikniku, mówimy o tym, słuchajcie dziewczyny, chcę zrobić to i to. Trochę się martwię, czy któraś by mi pomogła ze stroną internetową? Oczywiście. Czy któraś by mi pomogła z dostawcami? Ja mam kontakty. To ta siostrzana pomoc kobiet jest niesamowitą siłą. Musimy rozmawiać z kobietami. Kobiety mają swoich partnerów, partnerzy, jak słyszą się, świetny pomysł, pomagają, włączają się, czyli to budowanie takiej chmury kontaktów to jest praktyka, której my kobiety w Polsce się boimy, bardzo często się wstydzimy albo myślimy, że nie wypada poprosić o pomoc. Nieprawda. Jakby to zaproszenie pomocników czy takich udziałowców tego pomysłu, to jest bardzo sexy sprawa. To jest, każdy chce brać udział w takim projekcie, który na początku wiadomo, tak, że nic nie przyniesie żadnych korzyści ani finansowych, ani może nawet nie wiem jakich, tak, może nawet zdrowotnych. Dla mnie największą korzyścią z tych jakby gestów, które chciałam wysłać w świat, w stronę konsumentów, to jest to, że ze mnie spadło 20 kilo wagi, tak, dokładnie 18 kg w 4 miesiące, bo no naprawdę byłam rozmiar 42+. Wow. A teraz mam 36, 38, w zależności od tego, ile grzeszków zrobię, a robię. Dwa, że chodziłam do 8 różnych specjalistów, miałam 6 chorób w tym powiązane. Już właściwie miałam się leczyć do końca życia u różnych specjalistów. Nie chodzę obecnie do żadnego, tylko do lekarza rodzinnego. Co roku robimy różne badania z mężem, te morfologie i tak dalej. Czyli te korzyści, nie zawsze jakby musimy mieć kierunek na to, żeby zarabiać, bo okazuje się, że najważniejsze to jest znaleźć się na właściwym miejscu, czyli zastosować tą zasadę fake it till you make it, czyli wizualizować sobie, gdzie ja jestem, że jestem taka świetna i taka zadowolona. To jest pierwsza rzecz. Druga to jest rozpuścić wici i nie odmawiać pomocy. Ta pomoc przychodzi sama. To po prostu jest niesamowite, tak? Kiedy widzimy siebie już w przyszłości i widzimy, jakie osoby są nam potrzebne i one nagle się znajdują. Obiecuję, że tak jest. Tylko ta intencja właśnie, ta wysłana dobra intencja w świat powoduje, że
to tak jakby usłyszały nas wszystkie ptaki, łabędzie, przyszli ludzie, nasi aniołowie, stróżowie w niebie. No nie wiem, może to dla kogoś brzmi dziwnie, ale ja miałam takie wrażenie i właściwie cały czas mam takie wrażenie, że co wypowiem jakieś życzenie, że coś trzeba byłoby zrobić i ja chyba to zrobię i ja tak zrobię to i to będzie to, to w tym momencie, kiedy napiszę i powiem, co to ma być, gdzie to ma być i jak to ma być, wtedy się zaczyna wszystko dziać samo. Więc takim pakietem pomocowym jest właśnie wizualizacja tego, dokładny projekt, jaki mamy w głowie, czyli co to jest i co to dobrego da i dlaczego ja tam będę szczęśliwa. A dwa, właśnie to rozpuszczanie wici i zbieranie takiej chmury kontaktów. A potem możemy zrobić o tym osobny podcast. W jaki sposób ze swojego pomysłu zrobić biznes i ofertę, która jest etyczna. To jest piękny temat. To brzmi rzeczywiście jak kontynuacja, bo to dla wielu jest też wyzwaniem. Ty mówiłaś o tej misji, o tym prowadzeniu, ale też doszłaś do ściany finansowania, tego jak to będzie zarabiać. A tu myślę, że nie brakuje przykładów i z twojego życia i pewnie z tych przestrzeni, w których bywasz, że znajdują się drzwi w ścianach, które wydawały się kompletnie bez żadnych otworów i że są ci biznesmeni, którzy właśnie słuchają trójki i są te korzystne tak zwane zbiegi okoliczności, które dają nam dobrobyt, obfitość, żebyśmy mogły iść dalej i realizować to, co robimy. To jest gwarantowana obfitość, jeśli rzeczywiście podążamy jakby tą swoją ścieżką, a nie taką, którą rodzice nam powiedzieli, musisz być i wykorzystać to, ja tu jestem lekarzem, mam pacjentów, to ty musisz to przejąć, albo jakieś inne, po prostu to jest najgorszy błąd, jaki możemy zrobić, postępując wbrew sobie, także opisać sobie, co mnie boli, do kogo mam żal, gdzie bym chciał być, kim jestem, jak jestem szczęśliwy i tak dalej. No jest to parę ćwiczeń, które możemy przygotować. Gdybyśmy miały robić podcast, to jest kilka sposobów na to, że możemy to wszystko rozpisać, rozrysować, zaplanować, a potem to wszystko powolutku realizować, ale bez żadnej presji. Żadna historia nie jest taka sama. Dziękuję ci bardzo, Żaneta, za ten czas, za tą inspirację płynącą z twojego doświadczenia, z twojej mądrości życiowej. Przyjemnie na ciebie patrzeć, jak rozkwitasz. Nie wiem, jak wyglądałaś w latach 90., ale teraz wyglądasz pięknie, młodo i samo to, jak na ciebie patrzę, jest piękną ilustracją tego, co słychać w twojej opowieści i w twoim głosie. Wszystkie te miejsca, które, w których jesteś, którymi zarządzasz, oczywiście podlinkujemy pod tym odcinkiem podcastu, a ja bym cię chciała jeszcze zapytać o te mniej typowe miejsca, w których jesteś, bo wiem, że działasz choćby w czymś, co się nazywa sieć kobiet przedsiębiorczych, jeszcze jeśli dobrze powiedziałam, gdzie też jesteś nie tylko od tych tematów właśnie hipoalergiczni, alergie, choroby, ale też od tematów przedsiębiorczości i wspierania kobiet, które chcą realizować swoją misję poprzez działalność. Tak, ponieważ to jest taka formacja Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, jest na YouTubie, jest na Facebooku, to są też takie spotkania regularne, gdzie kobiety, którym się udało, tak, dają rękę tym, które mają zagryzione palce w zębach i nie wiedzą, czy teraz, czy w ogóle, czy tego męża, który nas ciemięży, rzucić, czy nie, czy ja sobie dam radę, albo odwrotnie, tak, czy ja wstąpić w firmę, która na przykład nie wiadomo, czy ona jest zgodna z moją wizją, a nie mam innej alternatywy. I są różne dylematy, które mają kobiety podczas właśnie takich spotkań. I tutaj przytoczę takie powiedzenie, nie wiem, czy to dokładnie przetłumaczę, ale Russell Crowe powiedział, kiedy uda ci się wejść na dach i zobaczyć świat z szerszej perspektywy i widzisz całą prawdę, to spuść windę dla innych i wciągnij ich na górę. I to jest właśnie to, dlaczego to robię, dlaczego jakby pojawiam się na tych niektórych sesjach czy sieci przedsiębiorczych kobiet, ponieważ wiem, że one potrzebują tej windy, żeby ktoś im pomógł wejść na górę i napisać projekt, podsunąć kontakty, dać jakiś kontakt do radia, powiedzieć, na który grant można aplikować, skąd czerpać fundusze od aniołów biznesu, w jaki sposób napisać biznesplan, jak zrobić ofertę. To są wszystko rzeczy, które
kobietom są potrzebne, bo one czasami są w takiej czarnej komnacie i nikt im nie włącza światła. Mhm. Także potrzebny jest czasami przykład osoby, która wyszła z tej ciemni i świeci na innych, i tych przykładów tam jest setki. Więc zachęcam, żeby właśnie kobiety tam chociaż raz, kilka razy w życiu pojechały, uczestniczyły, wymieniły się kontaktami. Mhm. To jest taki kobiecy networking, zupełnie inny. Pięknie, podoba mi się bardzo. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twój czas, za Twoją energię. No i życzę wielu sukcesów we wszystkim, co sobie wymarzysz, napiszesz i wypowiesz. Dziękuję pięknie, przyjmuję to z wdzięcznością. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ayurveda.pl/121, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. A w Agni już niebawem nadchodzą dwa kursy, które są Waszymi ulubionymi pozycjami. Pierwszy z nich to Zdrowa tarczyca z Ajurwedą, kurs, który otwiera się tylko raz do roku. Zerknij, jeśli to jest coś dla Ciebie. A drugi, który już ustawia się w kolejce, to Psychologia ajurwedyjska, czyli mój konik. Kurs, w którym łączę wykształcenie psychologiczne z latami praktyki w zawodzie ajurwedyjskim, oferując Ci wiedzę, do której trudno dotrzeć. I jest to kurs na skalę światową, unikalny, poruszający takie aspekty psychiki i dosz na poziomie umysłu, które zazwyczaj są tylko w pojedynczych wzmiankach w różnych ajurwedyjskich źródłach. A tutaj wszystko pięknie podane, zrozumiałe i jak zwykle dostępne dla Twojego umysłu i dla Twojego serca. Serdecznie zapraszam.